Annuncio bobis gaudium manium. Abemus papam. Małżeństwo w kościele. Wspólnocie Kapłańskiej i Sakramentalnej. Katecheza świętego Jana Pawła II. wygłoszona 6 maja 1992 roku. Według Soboru Watykańskiego II. Kościół jest wspólnotą kapłańską, której święta i organicznie ukształtowana natura urzeczywistnia się przez sakramenty, pośród których szczególne miejsce zajmują sakramenty kapłaństwa oraz małżeństwa. Na temat święceń kapłańskich czytamy w Konstytucji Lumen Gentium. Ci którzy wśród wiernych odznaczani są przez święcenia kapłańskie, ustanawiani są w imię Chrystusa, aby karmili kościół słowem i łaską Bożą. A w związku z małżeństwem czytamy. Małżonkowie chrześcijańscy na mocy sakramentu małżeństwa, przez który wyrażają tajemnicę jedności i płodnej miłości pomiędzy Chrystusem i Kościołem. Oraz w niej uczestniczą, wspomagają się wzajemnie, dla zdobycia świętości. W obecnej katechezie zajmiemy się wyłącznie sakramentem małżeństwa, do kapłaństwa służebnego powrócimy w swoim czasie. Wspomnieliśmy już w jednej z poprzednich katechez, że Jezus dokonał pierwszego cudu w Kanie podczas uczty weselnej, i chociaż znaczenie tego cudu, poprzez które Jezus objawił swoją chwałę, wykracza daleko poza opisane wydarzenie. Możemy w nim jednak dostrzec szacunek Pana dla miłości oblubieńczej oraz instytucji małżeństwa, a także jego zamiar zbawienia również tego fundamentalnego aspektu życia i społeczności ludzkiej. Daje on nowe wino, symbol nowej miłości. Wydarzenie w Kanie pozwala nam zrozumieć, jak bardzo zagrożone jest małżeństwo, kiedy miłość zdaje się wyczerpywać. Dzięki sakramentowi Jezus Chrystus jasno ukazuje, że Jego działanie poprzez dar miłości teologalnej zmierza do ocalenia i umocnienia miłości między małżonkami i do utwierdzenia ich wierności. Możemy dodać, że cud dokonany przez Jezusa na początku jego życia publicznego świadczy o znaczeniu małżeństwa w zbawczym planie Bożym i w formowaniu się kościoła. I wreszcie, można powiedzieć, że inicjatywa Maryi. Która skutecznie prosi o cud, jest zapowiedzią jej przyszłej roli w ekonomii małżeństwa chrześcijańskiego, życzliwej obecności, wstawiennictwa i pomocy w przezwyciężeniu nieuniknionych trudności. W świetle Kany, pragniemy teraz uwypuklić jeden aspekt małżeństwa, który szczególnie nas interesuje w tym cyklu kateches eklezjologicznych. Otóż w małżeństwie chrześcijańskim wspólne kapłaństwo wiernych urzeczywistnia się w sposób wyraźny, ponieważ to sami małżonkowie są szafarzami sakramentu. Akt osobowy, przez który, jak mówi sobór, małżonkowie wzajemnie się sobie oddają i przyjmują, został podniesiony do godności sakramentu. Małżonkowie udzielają sobie nawzajem sakramentu, wyrażając obopólną zgodę. Sakrament ukazuje wartość wolnej zgody mężczyzny i kobiety jako potwierdzenie ich osobowości i wyraz wzajemnej miłości. Jak dalej twierdzi Sobór, małżonkowie chrześcijańscy na mocy sakramentu wyrażają tajemnicę jedności i płodnej miłości pomiędzy Chrystusem i Kościołem oraz w niej uczestniczą. Prawdziwa miłość małżeńska włącza się w miłość Bożą i kierowana jest oraz Doznaje wzbogacenia przez odkupieńczą moc Chrystusa i zbawczą działalność Kościoła, aby skutecznie prowadzić małżonków do Boga oraz wspierać ich i otuchy im dodawać we wzniosłym zadaniu Ojca i Matki. Dlatego osobny sakrament umacnia i jakby konsekruje małżonków chrześcijańskich do obowiązków i godności ich stanu. Bardzo ważne jest to ostatnie stwierdzenie Gaudium et Spes, a mianowicie że małżonków osobny sakrament jakby konsekruje. Właśnie w tym urzeczywistnia się ich kapłaństwo jako ochrzczonych i bierzmowanych. Poprzez to szczególne uczestnictwo w kapłaństwie wspólnym Kościoła, małżonkowie mogą realizować swoją świętość. Istotnie bowiem, wraz z sakramentem, otrzymują moc wypełniania swoich obowiązków małżeńskich i rodzinnych oraz czynienia postępów we wzajemnym uświęcaniu się. Wspomagają się wzajemnie, mówi Sobór, we współżyciu małżeńskim oraz rodzeniu i wychowywaniu potomstwa dla zdobycia świętości, a tak we właściwym sobie stanie i porządku życia mają własny dar wśród ludu Bożego. Sakrament małżeństwa zwrócony jest ku płodności. Jest to wrodzona cecha ludzkiej natury, samej natury swojej, mówi Sobór, instytucja małżeńska oraz miłość małżeńska. Nastawione są na rodzenie i wychowywanie potomstwa, co stanowi jej jakby szczytowe uwieńczenie. Sakrament dostarcza duchowych sił wiary, miłości i hojności dla spełnienia obowiązku wydania na świat i wychowania potomstwa. Jest źródłem łaski Bożej, umacniającej i udoskonalającej uprawnioną i naturalną skłonność i wpływającej na psychologię pary małżeńskiej, która uświadamia sobie swoją misję jako współpracowników miłości Boga Stwórcy, jak stwierdza Sobór. Świadomość współpracy z Bożym dziełem stworzenia oraz z miłością, która to dzieło inspiruje, pomaga małżonkom w lepszym zrozumieniu świętego charakteru prokreacji i miłości prokreacyjnej, oraz umacnia nastawienie ich miłości na przekazywanie życia. Sobór podkreśla również, misję wychowawczą małżonków. Czytamy bowiem w Gaudium et Spes: Małżonkowie, ozdobieni godnością oraz zadaniem ojcostwa i macierzyństwa, wypełnią sumiennie obowiązki wychowania, zwłaszcza religijnego, które należy przede wszystkim do nich. To wezwanie należy odczytywać w duchowym świetle konstytucji Lumen Gentium, która mówi: w tym domowym niejako kościele rodzice winni być dla dzieci swoich pierwszymi zwiastunami wiary. Sobór widzi więc w świetle eklezjalnym misję małżonków, rodziców, którzy są członkami Kościoła, wspólnoty kapłańskiej i sakramentalnej. Jest rzeczą jasną, że dla wierzących wychowanie chrześcijańskie jest najpiękniejszym darem, jaki rodzice mogą przekazać dzieciom. Jednocześnie stanowi ono najprawdziwszy. I najwyższy wyraz ich miłości. Wymaga więc szczerej i konsekwentnej wiary oraz zgodnego z nią życia. Sobór mówi również, że zjednoczenie małżeńskie, będące wzajemnym oddaniem się sobie dwóch osób, jak również dobro dzieci, wymaga pełnej wierności małżonków i prze ku nieprzerwalnej jedności ich współżycia. Wierność i jedność są szczególnym darem łaski i miłości przekazywanym przez sakrament. Sprawia on, że naśladując Chrystusa, który umiłował Kościół, małżonkowie przez obopólne oddanie się sobie, mogą miłować się wzajemnie w trwałej wierności. Również ta moc jest ściśle związana z łaską sakramentalną. Wreszcie sobór mówi, że rodzina chrześcijańska, ponieważ powstaje z małżeństwa, Będącego obrazem i uczestnictwem w miłosnym przymierzu Chrystusa i Kościoła, przez miłość małżonków, ofiarną płodność, jedność i wierność, jak i przez miłosną współpracę wszystkich członków, ujawniać będzie wszystkim żywą obecność Zbawiciela w świecie oraz prawdziwą naturę Kościoła. Nie tylko więc każdy chrześcijanin, lecz cała rodzina, jako taka, składająca się z chrześcijańskich rodziców i dzieci, Powołana jest, by dawać świadectwo życia, miłości i jedności tych cech Kościoła, które wypływają z jego natury jako świętej Wspólnoty, ustanowionej i żyjącej w miłości Chrystusa.